Cześć, jesteśmy w stronę Słońca przez V. Sandra. Marcin. A to jest nasz domek na kółkach. Mieciu. Mieciu to już tak był nazwany kiedyś przez poprzedniego właściciela, więc został Mieciu. I w środku też jest nasz szef, boska istota, Kiciek, 18-letni kot. No cześć, witam i zapraszam w nasze skromne progi. Także to jest nasz domek, którego idea powstała ponad rok temu i bardzo szybko przyszła w działanie. I jesteśmy bardzo dumni i bardzo szczęśliwi, że tak to wyszło, jak to wyszło. Na pewno jest dużo do poprawienia, ale jest tu nasza dusza, na pewno. I moje serce, i Marcina serce, i moja kolorowa dusza. Także zacznijmy może od kuchni. Tutaj mamy kuchenkę gazową, którą zakupiliśmy w Holandii z drugiej ręki. Było taniej w Holandii niż w Polsce. Czajniczek, proszę, z gorącą wodą. Tutaj mamy Junkersik. Junkersik służy do podgrzewania naszej wody pod prysznicem. Tutaj mamy bocianka. Bocianka dlatego, że budując tego vana na Mazurach, zakochaliśmy się totalnie w bocianach. Obserwowaliśmy je codziennie, jak przyniosły na świat swoje małe bocianie dzieci i później te bociany uczyły te małe bocianie dzieci fruwać, także bocian musiał być. Zresztą sami jesteśmy jak bociany, bo zdecydowaliśmy się jechać w stronę słońca i wyjechaliśmy na zimę w stronę słońca, a na lato wrócimy do Polski. Tutaj taka szafeczka na chemię. Nie wiem, czy chcesz tam zaglądać, tam jest taki, wiesz, bajzelek trochę. Czyściki, chemię, jakieś tam szufelki, inne gadżety. Tutaj druga szafeczka z butlą gazową. Gaz uzupełniamy, czyli nie jest to wymienna butla gazowa, dobrze mówię? 11 litrów. To jest taka butla gazowa, którą możemy uzupełniać i napełniać na stacjach, tam gdzie pozwolą uzupełniać gaz, bo nie wszędzie jest to oczywiście możliwe. Nasz samochód to jest Mercedes Sprinter 411 z 2006 roku, silnik 2.2. Zanim go kupiliśmy, jeździł na kurierce dla DHL-a jako podwykonawca. Pozdrawiamy pana. Zrobiliśmy go tak, żeby z zewnątrz nie przypominał kampera i to wydaje się, że się udało. Po tej stronie mamy tylko jedno okno, a po drugiej stronie nie ma tak naprawdę nic. Przynajmniej na razie i tak na razie zostanie, ale już myślimy nad paroma drobnymi ulepszeniami. Jak to się zaczęło? Zaczęło się chyba półtorej roku temu, no nie? W wakacje. W zeszłym roku w wakacje, nie wtedy, tylko w tamte. Chcieliśmy sobie pobiwakować, pojechaliśmy sobie pod namiot, mieszkaliśmy wtedy w Irlandii i namiot kompletnie nie sprawił nam radości, to było boje duże nie z mojej strony. Ale przepraszam, ja tylko powiem dlaczego. Tak. Kupiłem za mały namiot. I nie miał wszystkich śledzi. No, też. Generalnie była totalna porażka. Stwierdziliśmy, okej, damy temu jeszcze jedną szansę, kupujemy drugi namiot. No ten drugi miał być już full wypas, okazało się, że następna porażka. Ja powiedziałam, nie, ja nie dam rady, ja nie mogę w namiocie. Chyba, że to będzie duża piątka, damy radę spać tak, że będzie przedsionek królewski, a nie z butami na twarzy. No i szukaliśmy wyjścia, co by tu wymyśleć. Jeździliśmy wtedy Peugeotem 206 i stwierdziliśmy, że przerobimy Peugeota 206 na kampera. No i wtedy zaczęliśmy szukać na internetach, jak można przerobić 206 na kampera i wtedy trafiłam na vanlife tak naprawdę. A ja już tam kiedyś wcześniej, ze 3 lata temu, gdzieś tam mi po głowie coś takiego chodziło, że jakiś vanlife, że kurde, może coś tam, ale jakby nigdy nie było planu ku temu, nie? I dopiero jak ciebie poznałem tak naprawdę, musiała być to odpowiednia kobieta. Moc sprawcza. Moc sprawcza tak zwana, nie? Zaczęliśmy o tym wtedy myśleć, że może faktycznie, nie? Jak w tym Peugeocie zaczęliśmy nim jeździć, to było fajne, nam się to podobało, my jesteśmy niscy, więc tam się zmieściliśmy, nie? I po prostu jeździliśmy tam w góry w Irlandii i tak, kurde, fajne to jest, nie? Wiadomo, toalety brakuje i nie ma tych wszystkich wygód, ale no dało to było radę. Było spoko. Nie? No jak trafiłam na vanlife na YouTubie i pierwszymi vanlifersami, jakich odkryłam, to byliście między innymi wy, też inni polscy vanlifersi, to tak naprawdę byłam w szoku, że tak można żyć. Ja nie wiedziałam, wcześniej o niczym takim nie słyszałam i tak patrzyłam na to, mówię, kurde, jaki falny styl życia, jak mi się to właśnie z wolnością mocno kojarzy. A tym bardziej to było zaraz po lockdownach. Bardzo byliśmy spragnieni wolności i też ostatnie 2 lata mieszkaliśmy w Irlandii, w takiej wiosce, gdzie było strasznie szaro i też potrzebowaliśmy po tych wszystkich lockdownach, no nie tylko słońca, ale też wolności. Ja czułam, że chcę coś zmienić w swoim życiu, że musimy coś ruszyć. Tak wtedy zaistniała ta było ziarno rzucone. Ale nie sądziłam, że to wszystko tak szybko się
w stanie, nie? No poszło bardzo szybko. Bardzo szybko poszło. Tak naprawdę w styczniu zaczęliśmy zeszłego roku mówić już tak na poważniej, że okej, może zjedziemy do Polski, zbudujemy sobie tam vana, a później pewne sprawy tak jakoś się potoczyły, że stwierdziliśmy okej, albo teraz, albo nigdy. No i zdecydowaliśmy. Marcin zdecydował, ja zdecydowałam, Marcin już był mocno nakręcony, a ja wtedy zaczęłam mieć wątpliwości, bardzo się bałam. Mieliłam to wszystko sobie, spotykałam się ze swoimi lękami, wszystkimi po kolei, trawiłam je, ale wyjechaliśmy. Mm-hmm. No, wyjechaliśmy w maju. Jakoś na początku maja? Tak, na początku maja zeszłego roku. Kolega ma dom na Mazurach i spytaliśmy, czy możemy u niego się zatrzymać. Pozdrawiamy cię, Karol. Zbudować właśnie u Karola. I na Mazurach. On mówi, nie ma problemu i tak dalej, i także super, nie? Tutaj też duże podziękowania tak naprawdę, nie? Bo jednak miejscówka jak jest, gdzie można w spokoju coś zrobić, to jest duży plus, nie? To było super. No i w maju już jak byliśmy, no to polowanie na samochód były, nie? No to jedź, poluj. Jadę. Poluj na naszego wymarzonego vana. W okolicach Warszawy głównie, no to było chyba najbliższe miejsce z taką ilością samochodów dostępnych, nie? Od gdzieś połowy maja chyba już budowa się zaczęła, nie? Końca maja, no. Powiedzmy końcówki maja, a miała trwać 3 miesiące, trwała chyba 5 albo 5,5, już teraz nie jestem pewien, nie? A resztkę takich naprawdę pierdółek dokańczaliśmy w drodze już. Nie mamy przejścia na razie z szoferki do domku, ale tutaj będzie, jak będziemy tylko usuwać ten fotel, zamienimy go na pojedynczy. No i wiadomo, że będzie troszkę z tym roboty, ale no brakuje nam tego, nie? Bo jednak to jest tak, że zawsze musimy wyjść z tej kabiny i wejść do tyłu. A tak nieraz było, że kurczę, byłoby fajnie po prostu sobie móc przejść. No. Tutaj jest jeszcze mały inwerter, 300 W. To gniazdeczko oczywiście laptopa może zasilić i tak dalej, natomiast ta wtyczka, ona idzie do części hotelowej i po prostu awaryjne zasilanie w razie czego, nie? Jakby cokolwiek padło, to jeszcze to nas ratuje, nie? Tak coś wymyśliłem. Tu jest zwykły bezpiecznik automatyczny, natomiast on też służy do rozłączania ładowarki do akumulatora hotelowego. Ze względu na to, że nie mamy klimatyzacji i chyba też z mojego jakiegoś takiego przywiązania do tego, że lubię widzieć jakieś cyferki widocznie, no to jeszcze termometr jest i czas i tak dalej, i tak dalej. Także takie trochę bajery porobione. Tutaj jest taki malutki przedpokoik, tutaj mamy nasze buty wszystkie, kurtałki i tutaj taki piękny, słowiański element takiego okienka z chaty słowiańskiej. Dużo tutaj mamy właśnie takich elementów etnicznych, folkowych i takich troszeczkę też słowiańskich, chociaż teraz też doszły marokańskie, ponieważ bardzo kochamy, jak widać, etniczny klimat, folkowy klimat. Zajmujemy się też muzyką, która jest bardzo taka etniczna, folkowa. Tutaj zapraszamy do naszej wystawy sztuki rodzinnej. To jest obrazek, który namalowała dla nas STST. To jest nasz van, a to jesteśmy my z naszym kotem. I jedziemy w stronę słońca, jak widać. Tutaj znowu bociany, niosące bardzo dużo pieniędzy dla nas. A tutaj są dwa zdjęcia, które wykonał Marcin, jeszcze w Irlandii, w której długo mieszkaliśmy, drzew w lasach, które bardzo kochaliśmy w Irlandii. Nasz kibeleczek razem z prysznicem, czyli nasze spa domowe. Na ścianach mamy tutaj PCV, chyba się na to linoleum mówi potocznie, jeżeli dobrze mówię. Kibeleczek jest chemiczny, 17 litrów, ale mamy zamiar go wymienić na kompostujący w przyszłości. Nasze kosmetyki. Lineczki do suszenia majteczek. To chyba wszystko na temat kibelka, no bo co tutaj można mówić na ten temat. Czasami tu sobie robimy jacuzzi. Tak naprawdę zaczęliśmy podróżować całkiem niedawno. Vana skończyliśmy pod koniec września, początek października. Wyjechaliśmy z Mazur, troszeczkę byliśmy w Polsce, później pojechaliśmy przez Niemcy, Holandię, gdzie zatrzymaliśmy się u mojej mamy, przez Francję, Andorę i do Hiszpanii, dlatego że spieszyliśmy się na festiwal, więc to była taka szybka podróż. I z Hiszpanii pojechaliśmy też na festiwal w Maroko, więc to też było troszeczkę w pośpiechu wszystko odbywane, ale tak naprawdę jak dotąd to możemy najwięcej powiedzieć o pobycie w Hiszpanii i pobycie w Maroko, bo wczoraj wróciliśmy z Maroko po półtorej miesiąca pobytu. I jak dla mnie na razie takie miejsca, które zrobiły takie największe wow, to były chyba Pireneje, jak stanęliśmy w Andorze i tak spojrzałam
na te majestatyczne góry, to było takie uczucie, że wow, gdzie my jesteśmy, jest przepięknie. Ja uwielbiam Hiszpanię, mieliśmy początkowo jechać do Portugalii, ale wyszło Maroko, więc pojechaliśmy do Maroko. Drugi moment takiego wow to było, kiedy jechaliśmy przez Antyatlas i wjechaliśmy już takie tereny bardziej pustynno-stepowe, gdzie chodziły wielbłądy sobie wolno, to też było takie drugie wow, ale ta ziemia jest piękna. Naszym poprzednim autem był Peugeot 206, a więc malutki samochód. Po przesiadce z takiego małego do tego, to no, miesiąc mi zajęło, żeby zakumać, jaki to jest gabaryt i po prostu wyczuć go, jak się nim manewruje. Natomiast też, jak byliśmy u kolegi w Warszawie i trzeba było wjechać w taką jego mega fajną, wąską bramę, to wtedy dopiero zobaczyłem, jak mi idzie manewrować, nie? Bo on stanął po prostu bardzo bliziutko i mówi, dawaj, jeszcze, nie? Ja mówię, kurczę, co? Ja go jeszcze nie uderzam? To faktycznie jest taka różnica z małym samochodem a dużym, że tutaj jeszcze tego miejsca troszeczkę jest i siedzi się inaczej, nie? Ale siedzi się wyżej. Ja lubię. Ja w ogóle lubię jeździć to raz, a dwa, że taki duży samochód bardzo mi odpowiada. Nawet większy bym mógł bez problemu, nie? Też wielokrotnie czytałem, żeby nie kupować raczej silnika 2.2, tylko więcej. Bardzo wielu ludzi mówi o weź czy zero. Sprawdzałem kilka samochodów i ten jako jedyny miał silnik, który w ogóle żadnych nie miał śladów pocenia się i tak dalej, nie? I do dzisiaj w ogóle tak jest, bo zaglądam raz na jakiś czas, a reszta już miało jakieś coś tam, więc mówię, na dalekie drogi to lepiej, żeby było wszystko zdrowe, że tak powiem, nie? Dlatego też mówię, no dobra, 2.2, trudno, zobaczymy, nie? I okazało się, że nawet kolega mechanik powiedział, że to był bardzo dobry wybór, bo ten silnik jest z jakiejś serii, która była dobra wtedy, nie? Więc taki trochę, nie wiem, powiedzmy, że traf losu. A co mnie zaskoczyło w górach tym samochodem, pomimo jego wagi, to 2.2 daje radę. Ja myślałem, że to będzie ciężko, a on na trzecim biegu sobie idzie i jakoś nie czuję, żebym nie miał mocy. Może to też wynika z tego, że jakbym raz pojechał 3.0, to już potem bym nie wrócił do 2.2, nie? Natomiast na tym etapie super, 100%. Jak przejdziemy dalej, tu jest kran. No, woda gorąca, woda zimna. Tutaj mamy wodę filtrowaną do picia. A to jest przycisk do pompy. 0, 1, działa. Tutaj mamy hydraulikę i gaśnicę, ale o hydraulice to musiałby Marcin opowiedzieć, ja się na tym kompletnie nie znam. No i wszystkie takie szpargałki kuchenne, sztućce, mydło, tam mamy płyn, kosmetyków używamy, ekologicznych, takich, które będą przyjazne dla środowiska, woreczki na śmieci, tutaj chowamy nasze owocki. Zawsze te koszyki lądują na dole, na podłodze, jak się przemieszczamy. Tutaj półeczki, też wszystko tak bardzo chałupniczo jest zrobione. Nasze kubeczki, miseczki. I tutaj taka jedna, jedyna szuflada na patelnię, na garneczki i na metalowe części, duże noże, żeby stąd nie wypadały i nie śmigały po całym domu. Lodówka jest normalna. Ta lodóweczka ma taką małą zamrażarkę. No jest okej, jest wystarczająca. Szafka bardzo duża, myślę. No i tutaj mamy nasze jedzenie. Wszystkie produkty suche i inne, kiczkowe, bułki, nie bułki, pieczywko. U góry bardziej chemiczne, też jakieś leki, które przydają się czasami w podróży. I to jest taka właśnie nasza spiżarka. Nasz kiciek, nasz szef, ma już prawie 18 lat. Znalazł mnie w sierpniu 2005 roku, jak był małym kotkiem w Dublinie. I od tego czasu no, jest przy mnie. Przeżył bardzo dużo. My z Marcinem jesteśmy 3,5 roku. Pierwszy pałętał drugi kot. Więc Marcin jest nie macochą, tylko tym drugim ojczymem. Ale w pełni miłości, akceptacji i poddania temu bóstwu, bo wiadomo, koty to istoty boskie. Ale kiciek się świetnie przystosował do podróży. Ja jestem naprawdę zdziwiona. Myślę, że to też dlatego, że w Irlandii przeprowadzał się ze mną bardzo wiele razy, kilkanaście. I to nieprawda, że koty przyzwyczajają się do miejsca. Owszem, lubią miejsca, ale koty bardzo ogromną więź tworzą z człowiekiem. No i my mamy ogromną więź z naszym kiczkiem. To jest przepiękna relacja kocio-ludzka, nie? I ludzko-kocia. Tyle dialogów, co tam było. Tych rozmów, to no, nie da się policzyć, nie? A, tu idzie już jakiś kotek do nas. No, następny idzie. No, proszę, potwierdzę. Jeżeli chodzi o van life, no kiciek okazał się kotem podróżnikiem, więc nie ma problemu. On podróżuje sobie z nami na luzie. Ma swoją kuwetkę. Tutaj jest toaleta naszego szefa, czyli kiczka, który w tym momencie zamula na łóżku. I tam jest nawet napisane, kącik kiczka tutaj jest. Kącik kiczka. Zbiorniki mamy takie. Woda czysta 100 litrów, woda szara to jest niecałe 50, chyba 48, o ile pamiętam. Będę przenosił zbiornik wody szarej z boku do tyłu.
ponieważ to też może dobra rada dla takich, którzy na kontenerach by chcieli coś budować. Ze względu na to, że kontener stoi też na takich dwóch belkach, no to w nich nie za bardzo można też ciąć dziury, nie? Takie w sensie większe, bo malutkie na śrubkę to wiadomo. Wydaje mi się najlepsza opcja na prysznic, jeśli macie z tyłu, to zbiornik też z tyłu. Tutaj walczyłam bardzo mocno o tym, żeby szafa była duża, bo lubię duże szafy. I mimo to już pozbyłam się bardzo, bardzo wielu rzeczy, decydując się na van life, to i tak jednak chciałam to minimum mieć zachowane. I powiem, że nastał jakiś taki, nie wiem, dzieje się jakiś cud, szafa się rozszerza ostatnio. Także coś tam sobie jestem w stanie dokupić. I jeszcze się to mieści. Tutaj są nasze właśnie ciuchy. Ciuchy i nie tylko. Wszystko trzyma się na te magnesy zaczarowane, neodymowe. Także nawet mamy tutaj, słuchajcie, klawisz. O, tutaj jest klawisz, który kiedy trzeba użyć, wyciągamy, a używamy go wtedy, kiedy gramy nasze koncerty albo kiedy ja uczę śpiewu, bo uczę śpiewu online. Druga połówka szafy. No także, no co, no co tu opowiadać o szafie, nie? Jest wszystko i nic w szafie. Ciuchy, sprzęty na dole Marcina, narzędzia też i tutaj są głośniki. Także jest tu wszystko od sprzętu muzycznego po narzędzia i ciuchy. Ponieważ nie mamy bagażnika, ta szafa trochę też robi za bagażnik, także wszystko musi się tutaj zmieścić. Nie tylko moje trzy sukienki na krzyż, ale też Marcina narzędzia i tego typu rzeczy. Tutaj jeszcze proszę pokazać wisiorki, bo tu bardzo ładne wisiorki mamy. To jest wisiorek, który dostałam z Peru. To jest, słuchajcie, z Galindi wisiorek, który przywiozłam sobie w tym roku z Mazur. Tutaj dostaliśmy, będąc na Zagorze, od naszego nowo poznanego znajomego z jakiegoś maratonu z Zagory. Tego ptaszka zrobiła dla mnie moja znajoma Eli, a tą malutką makramę też zrobiła dla nas znajoma jeszcze z Irlandii na pamiątkę. Z czego żyjemy? Z czego żyjemy? Z czego żyjemy? No to tak jak większość vanlifersów, zbieramy puszki, idziemy oddać do metalu, do złomu, później butelki, makulaturę trochę i tak jakoś się kręci ten biznes. Nie, tak naprawdę to każdy z nas ma jakieś tam swoje zajęcie. Głównie online. Ja się zajmuję generalnie wszystkim związanym z obróbką audio i to klientów mam głównie online po prostu i wszystko robione jest zwanie teraz już. No bo jesteśmy muzykami, ja też śpiewam i uczę śpiewu, jestem vocal coachem, także rozwijam swój biznes online, także próbuję robić to wszystko online. Uczenie śpiewu, otwieranie ludziom głosu. No więc to są rzeczy, którymi się zajmujemy. No plus wiadomo też jakieś oszczędności i tak dalej, to też. My jako para trafiliśmy na siebie jak skarpetka na skarpetkę. Albo na stopę, skarpetka na stopę. Skarpetka na stopę, rękawiczka na rękawiczki. Marcin jest, może o samo sobie, pewnie nie będę gadać, jak nie pamiętam. Od wielu, wielu lat, już ponad 20 lat się zajmuję miksem nagrań, realizacją nagrań i produkcją muzyczną. To jest takie moje główne zajęcie od dawna. No i po prostu w pewnym momencie też stwierdziłem, że trzeba by to przenieść, wynieść to jakby ze studia, bo ja też miałem taki okres, że się, jak to się mówi, wypaliłem zawodowo, nie? Że po prostu ciągle to samo, ale okazało się, że to można też robić z vana. No to czemu nie, nie? Tak jest, uważam, też fajnie. W zupełnie inny sposób się pracuje, nie? W sensie, że w innym miejscu jesteśmy. Nie ma tej rutyny jako takiej, że przychodzę do pracy i tak dalej. Jestem freelancerem, to też ma oczywiście wpływ na to, nie? No a jako para, no to właśnie mamy projekt, który jest też mniej komercyjny, w sensie takim, że nie jest to muzyka komercyjna, tylko jest to, powiedzmy, bardziej muzyka medytacyjna. My nazywamy nasze koncerty ceremoniami, gdzie po prostu też ludzie są jakby przygotowywani do tego, że to nie będzie koncert i zabawa, tylko bardziej praca z emocjami w ten sposób. Ja jestem wokalistką i tak jak wspomniałam też vocal coachem. Oj. Ja jestem wokalistką i vocal coachem, a od wielu lat jestem pasjonatką śpiewu intuicyjnego i tak naprawdę moje śpiewanie komercyjne też przeszło taką ewolucję do tego, żeby śpiewać intuicyjnie. Co to znaczy? To znaczy, żeby w czasie śpiewania połączyć się ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami i śpiewać to, co akurat czuję. Czyli to jest totalnie śpiew, który odbywa się poza formą piosenki. Więc my razem z Marcinem tworzymy właśnie, tak jak Marcin wspomniał, takie nie koncerty, tylko bardziej sesje muzyczne, w których ludzie mogą się położyć na matach i po prostu odpłynąć swoją wewnętrzną podróż razem z muzyką i z moim śpiewem. I to jest taka muzyka bardzo emocjonalna,
ma też dużo elementów etnicznych, bo bardzo kochamy właśnie i folki, i takie klimaty etniczne, więc jest to muzyka medytacyjna połączona troszeczkę z etnicznością. Więc to jest nasza pasja, w której się naprawdę cudownie sprawdzamy i zapraszamy do posłuchania też na naszej stronie, w stronę słońca przez v.pl. No oprócz tego też mamy tak zwane normalne utwory, nie? Gdzie jest po prostu treść, gdzie są zwrotki, refreny i tak dalej. Ja chyba pójdę zrobić porządek. Wiesz co, no trzeba by było, jak się tam dostanie, to będzie wojna, nie? No, hej! O! Nie wolno! Kiczek nie jest zadowolony. Tu jest Marcina stacja dowodzenia, jego, powiedzmy sobie, dziupla jaskinia męska tak zwana. Mamy tutaj też malutkie głośniczki. Tutaj też mamy trzymak do takiego profesjonalnego, fajnego mikrofonu. O, tutaj jest ta siateczka, bo jak nagrywamy coś, to właśnie tutaj jest taka nasza stacja dowodzenia. Ja śpiewam, Marcin jest producentem muzycznym, więc ja tu śpiewam do tego, jak to tutaj jest, a w tej chwili jest schowane. A tutaj proszę zobaczyć drzwiczki, które przywieźliśmy prosto z Maroka. I można te drzwiczki otworzyć i można się przejrzeć. Takie czary mary. Na dachu mamy panele 370 W, z których póki co 260 W udało się wyciągnąć. Na razie więcej jakoś nie wyszło. Czasami trzeba lodówkę wyłączyć. Jest to problemem, no. W zimę. Z akumulatorami też mieliśmy troszeczkę historię, bo na początku wybrałem 2 AGM-y, ale no ze względu na budżet, który i tak wzrósł, wiadomo. Najpierw były 2 razy 100 amperogodzin, ale to były jakieś po prostu też taniawka i no niestety, ale nie działało to dobrze, więc tamte sprzedałem i kupiłem 200 amperogodzin Leaf EPO4, nie? I ten już jest spoko. MPPT jest 40 amperowy bodajże, o ile pamiętam. I inwerter 1 kW. Mocy ciągłej 2 kW w szczycie. Ze względu na to też, że wiadomo, w zimie słońca jest mniej, godzinowo, już nie mówię o chmurach, ale nawet przy idealnym dniu jest inny kąt i generalnie tego słońca jest mniej, no to w zimie tego prądu zawsze będziemy mieli mniej, choćby nie wiem co. Nie jest idealnie, mogłoby być lepiej, dlatego też myślę o dołożeniu jeszcze jednego solara. Jak kupię jeszcze jeden taki sam, to wydaje mi się, że już będzie spoko. Jakaś taka złota rada dla ludzi, którzy chcieliby spróbować, to ja bym nawet miał takich kilka drobnostek do powiedzenia, bo to jest fajnie też powiedzieć, że jeżeli chcecie wybudować vana, to śmiało. Bardzo fajne przeżycie, mocno emocjonalne tak naprawdę, bo tam różne rzeczy się dzieją, wiele rzeczy się nie udaje. Bardzo dużo po prostu się człowiek uczy pod względem mechaniki czy elektryki i tego typu rzeczy. To jest jedno. Drugą rzecz, którą bym powiedział, to wiadomo, że jeżeli ktoś jest w relacji, to tym bardziej warto spróbować van life'u, bo to bardzo dużo dla relacji robi. Z tego względu, że jest bardzo mało miejsca i wydaje mi się, że ścieranie jest znacznie więcej niż w mieszkaniu na przykład, nie? Jemy? Nabiał tak. No a trzecia rzecz to tak naprawdę van life nie jest o podróży fizycznej. W sensie też takim, jest, że fajnie być w różnych miejscach, ale tak naprawdę to jest o podróży, powiedzmy, nie chcę użyć słowa duchowej, bo bardziej chodzi też o psychikę człowieka. Wewnętrznej. O, to jest fajne słowo, nie? Że po prostu człowiek się uczy samego siebie znacznie bardziej niż uczyłby się w miejscu, w którym jest stale i ma rutynę i tak dalej. Bo w van life wszystko jest, sorry. Bo w van life wszystko jest zmienne cały czas. Nie, nie przed. Co się dzieje, Kiciek? Nagadał mi. Przepraszam, że kurde, wyleciałam z planu, ale dziecko mnie woła. To chyba tyle, jeśli chodzi ode mnie, nie? Jeżeli chodzi ode mnie, to ja powiedziałabym, że osobom takim jak ja, trochę strachliwym i bojaźliwym, żeby nie bały się własnych lęków, bo przyjdą wątpliwości, przyjdzie strach, przyjdą lęki i żeby z tym wszystkim się spotkać, po prostu w ciszy, we własnym sercu spotkać się ze swoim lękiem i zobaczyć, czy on jest realny, bo niektóre lęki oczywiście mogą być realne, ale większość z tych lęków, przekonałam się sama na sobie, jest po prostu wymyślona, jest w głowie i warto to wszystko wziąć pod lupę, bać się, ale i tak iść naprzód, jeżeli serce wzywa. Dla mnie to jest taka naprawdę rada do wszystkiego zresztą. A jeżeli chodzi o sam już van life w praktyce, to usłyszeliśmy taką fajną radę od Terasfery, żeby wyruszyć jeszcze nieskończonym vanem w podróż i zobaczyć, co nam nie pasuje. I to była świetna rada, bo myśmy tak pojechali i wtedy mogliśmy zobaczyć, co... Co do zmiany, poprawy, no, co tam woła o poprawkę, nie? No, jak ładnie powiedziała.
Ale fajnie było posłuchać, bardzo miło. Dzięki, prosimy. Dziękujemy. Podróże, super. Tak? Podróżowanie. Dziękujemy. Fajnie było dziękujemy. Posłuchać. Miłego. Zbliżamy się do końca. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za pokazanie tego samochodu. Jest przepiękny, przestronny i bardzo mi się podoba, naprawdę. I przede wszystkim te dekoracje. Każda jedna rzecz ma swoją historię, jest od jakiegoś artysty, więc cieszę się, że Was zobaczyłem teraz przed naszym wjechaniem do Maroko, bo chcemy sobie nazbierać takich przeróżnych, ładnych rzeczy. Powiedzcie jeszcze, gdzie można za Was śledzić Wasze przygody? Przede wszystkim dziękujemy za zaproszenie i za to, że było tak fajnie. Na ludzie. Gdzie można nas znaleźć? Znaleźć nas można w stronę słońca przez v.pl. To jest nasza strona, na której znajdziecie też przepiękną galerię zdjęć, które robi Marcin, naszą muzykę, listę naszych utworów, które są na Spotify, na YouTube, innych platformach muzycznych. Też link do naszej ceremonii muzycznej. No i jak to się mówi? Blog. Blog, nie vlog. Blog. Mamy, tak. Ale vloga też na YouTube. Vloga też. Oczywiście na YouTube. No właśnie. Wszystkie te adresy Wam podlinkujemy tu pod spodem, więc nie musicie tego już zapamiętywać. Najważniejsze, żeby zapamiętać w stronę słońca przez V. To jest najważniejsza tutaj nazwa. A cała reszta Instagramy, Facebooki znajdziecie. Ja mam dla Was prezent, ponieważ zauważyłem, że już macie nasze książki. Macie poradnik, macie drogę i wielki wóz. Ale nie zauważyłem, żebyście mieli kubki. Nie mamy. Ale dzięki. Kubki dziękujemy serdecznie. Na zdrówko. Żeby służyło. A no właśnie, na tym jest podziałka. To jest najlepsze w ogóle. Fajnie, super. Mega fajne kubeczki. Pół kubka. Widzisz, bardzo to jest proszę. Pół kubka. A Wam, jeżeli jesteście zainteresowani VanLife'em, a nie wiecie, jak w ogóle to wszystko ugryźć, to polecamy książkę Poradnik Podróży Samochodowej, który widziałem już na Waszej półce, że jest i jest czytany. Są tutaj informacje zebrane przez 10 lat podróżowania Karola i Oli z Busem Przez Świat i przez kilka lat naszych podróży. Łącznie z budową vana, przerobienie małego, dużego busa na kampera. Więc jeżeli ktoś zaczyna imprezę vanlife'ową, to polecamy tą książkę. Możemy kupić na naszej stronie vanlifepolska.pl. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dzięki raz również. Jeżeli Wam się podobał dzisiejszy odcinek, to prosimy o łapkę w górę. Przejdźcie też na kanał w stronę słońca łapkę i tam też zostawcie subskrypcję i łapki w górę. I miłej podróży. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dzięki. No do i zobaczenia. Wam również, nie? No właśnie. Pajo. A, bo przykulaski. No, przykulaski. No. Ta.